ścieżki rowerowej z Suwałk do Sejn chcą samorządowcy z Suwalszczyzny. Na wieść o planowanym remoncie drogi chcą wystąpić do Jarosława Dworzańskiego, marszałka województwa podlaskiego, o jednoczesne uwzględnienie budowy przyległej do jezdni ścieżki rowerowej. W tym celu dziś starostowie powiatów suwalskiego i sejneńskiego, przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego oraz władze gmin, przez które biegnie droga, spotkali się, aby przygotować wspólne stanowisko w tej sprawie. Samorządowcy liczą, że ścieżka przyciągnie turystów i zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Ryszard Grzybowski, starosta sejneński, porównuje rolę takiej trasy do popularnego zimą ośrodka sportowego w podsuwalskim Szelmencie. Droga z Suwałk do Sejn przylega bowiem do kilku jezior i biegnie przez popularne wśród turystów miejscowości oraz Wigierski Park Narodowy. W spotkaniu czołową rolę odgrywał Waldemar Kwaterski, radny wojewódzki, który mocno popiera inwestycje. Liczy, że silny front samorządowców pomoże mu przekonać zarząd województwa do realizacji tej drogiej inwestycji. Koszt przebudowy i remontu całej drogi szacowany jest na około 90 milionów złotych. Wiemy doskonale, że inwestycje wielomilionowe wymagają mobilizacji wszystkich, którym na tym zależy, wszystkich przedstawicieli samorządów. Sama rozmowa z koalicjantem nie jest jeszcze sukcesem. Do tego potrzebna jest zgoda większości. Jak wiemy, zarząd składa się z kilku osób i tutaj mobilizacja nas wszystkich jest bardzo potrzebna, a przede wszystkim pokazuje, że jak to jest ważna inwestycja.